Wydaje się, że na złotym zaczynamy pomału szukać szczytu. Innymi słowy, polska waluta może być słabsza w perspektywie najbliższych tygodni. Skąd to wynika? No, pierwsze z tego, że rynek będzie obawiał się ewentualnej rewizji, bądź nawet cięcia ratingu przez agencję Moody's 13 maja, bo wtedy zobaczymy właśnie nowe tutaj informacje tego tytułu. Druga sprawa to to, co się dzieje na rynkach globalnych, a tu widać pomału rosnącą awersję do ryzyka. Ona wynika z tego, że inwestorzy zaczynają się obawiać tego, co się może stać po 23 czerwca, czyli wtedy, kiedy będzie mieć referendum w Wielkiej Brytanii. Oczywiście referendum w kwestii wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Sondaże, które widać, są mieszane. Czyli innymi słowy, cały czas oscylujemy wokół błędu statystycznego. Błędu, który no, może sprawić, że w tym skrajnym scenariuszu rzeczywiście zobaczymy Brexit. Więc coś, co nikt nie chciałby teraz widzieć, a coś, co się wiąże z ogromnym, ogromnym ryzykiem. Więc myślę, że właśnie najbliższe tygodnie to złoty, który pomału słabnie i to właśnie w wyniku raz ratingu, dwa ewentualnego ryzyka Brexitu. Jeżeli chodzi o konkretne poziomy, to widzimy, że takim wyjątkiem od reguły będą notowania pary funt złoty, która idzie cały czas w dół. Natomiast jeżeli patrzymy na te główne waluty, czyli na euro złoty, dolar złoty, tutaj widać na euro złotym odbicie dość wyraźne od wsparcia na poziomie 4,23 i to wsparcie moim zdaniem już będzie wsparciem na dłużej i będziemy kierować się pomału w okolice 4,35-4,36 w perspektywie dwóch miesięcy. Jeżeli chodzi o parę dolar złoty, tutaj z jednej strony pewnym czynnikiem wciąż ważnym jest to, że dolar na rynkach światowych pozostaje słaby. No i to powoduje, że w kraju z dolara płacimy 3,74, a nie na przykład teraz już 3,80. Niemniej tak czy inaczej też dolar złoty powinien szukać swojego dna, które jest coraz bliżej. Myślę, że jest to poziom 3,70, więc już niedaleko. A jeżeli chodzi o franka, na razie widać, że szwajcarska waluta nie jest uznawana za bezpieczną przystań na złe czasy. No z racji tego, że Bank Szwajcarii oczywiście no, robi swoje, czyli zniechęca do tego, żeby tak było. Niemniej no, frank złoty się porusza w ślad za parą euro złoty, więc dzisiaj jest wart 3,92. No i wydaje się, że te okolice 3,90 też będą już mocnym wsparciem.